Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Gamer i muszę Wam się pochwalić w dzisiejszym odcinku. Będzie po prostu sobie usiądę i jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to tak sam czerwony przycisk, który widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, żebyś dążył do tego kanału, do którego dołączasz, a ja nie pozostawię nic innego, jak po prostu zaprosić Państwa do oglądania w tym momencie, bo tutaj rzeczy naprawdę będą się działy grube, więc znaczy nie będzie tak grube, że po prostu będę agresywny, tylko po prostu o, z takiej widoczności chciałbym, żebyście mnie widzieli. Tam jest moja szafka, ale w ogóle po co ja Wam to mówię, ale i ogólnie fajnie się ściąłem, fajne boki i tył sobie ściąłem, a grzywkę sobie po prostu zostawiłem, ale po prostu zaproszę już Was do oglądania, bo nie chciałbym ja już przedłużać. Czyli w takim momencie mówię Wam, że po prostu no nie wiem jak mam to zobrazować, bo jak patrzę na to społeczeństwo, co się teraz rozwija, że są kradzieże, areszty, to ja nie wiem, co się w naszej Polsce dzieje. Nigdy tego nie mówiłem, nigdy tego nie komentowałem, ale tam ludzi, co biorą alkohol, to po prostu czy tam coś innego, ale po prostu świat schodzi na psy, no. Musimy się z tym faktem pogodzić. Co ja o tym sądzę? Ja o tym sądzę, że po prostu społeczeństwo powinno tak troszeczkę bardziej przeluzować i powiedzieć sobie okej, stop. Musimy to troszeczkę zastopować, bo to jest to nielegalne, co tu się dzieje, bo tu niedługo będą kraść. Kraść i chodzić po domach i nawet gdy będą ludzie w domach, to będą się włamywać. Nie, ja po prostu takiej Polski nie chcę. Polska, chcę, żeby się tak troszeczkę o 180, nie o 360, bo jakby to było 360 stopni, to byśmy musieli mieć rządzących, już nie powiem tu, ale byśmy musieli mieć takich grubszy trochę i z grubsza doświadczonych rządzących. I żeby to nie był PiS na przykład, ale no nie wiem, no ciężko mi to tak naprawdę zobrazować, bo jak patrzę na tutejszą sytuację, posłuchałem sobie dzisiaj rzecznika rządu i powiedział, że czwarta fala jest możliwa i jeżeli cała populacja w Polsce się nie zaszczepi, to możliwy jest częściowy lockdown. Jak ja już to usłyszałem, słowo lockdown, to po prostu to mnie doprowadziło do jakiejś, nie wiem, furii, wściekłości, pokazania oczywiście brzydkich gestów, ale po prostu nie, ja się po prostu powstrzymałem i powiedziałem, okej, będzie lockdown, przeżyjemy i tak czwarta fala przecież minie, przecież my tak naprawdę już przeżyliśmy. Jako my Polacy przeżyliśmy to wszystko, prawie wszystko, więc sądzę tutaj, że też możemy to przeżyć. Jak się zepniemy razem, to po prostu przeżyjemy po prostu wszystko. Nawet gdyby była taka wojna, to byśmy przeżyli. Taka trzecia i pół wojna światowa, Rosja-Polska, ale dobra, nie będę wywoływał wilka z lasu, bo to uważam, że jest niepotrzebne komu i niepotrzebne, bo nie można o tym wspominać, że Polacy mają złe stosunki z Rosjanami. Nie, wszystko jest dobrze, naprawdę. Wszystko jest na urachunkowaniu temu. No. Także co by się nie działo, drodzy Państwo, to i tak będzie jak jest, ale to nieważne, bo mamy oczywiście dobre wojsko. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że może wystąpić trzecia wojna światowa, bo nie wystąpi na pewno, a Rosja może się tam oddalić, bo ma swój kraj, swoich rządzących, a tutaj nie mają nic do gadania. W Polsce jest jak jest, ale denerwuje mnie jedno, że gdzieś tam wyczytałem w wiadomościach, że Niemcy podobno wyrzucają Polaków z ich po prostu terytorium, co mi się po prostu nie spodobało. Załóżmy, jestem Polakiem, chcę wyruszyć do Niemiec i nagle co? Nie wpuszczają mnie. Pokazuję, że jestem zaszczepiony dwukrotnie. Pokazuję im, że nawet przyszedłem test na COVID-19,
Oni po prostu nie chcą mnie wpuszczać, bo co? Przegrali wojnę i co? Nie chcą nas puścić, obo. Dwukrotnie przegraliście wojnę i nie chcecie nas puścić, to już jest po prostu makabra. Nie, bo boicie się, że co? Może tam w piłkę jesteście od nas lepsi, ale w siatkę to byśmy was orali. Dobra, nie będę tutaj hejtował naszych sąsiadów, bo oczywiście Niemcy nie chcą, żeby pandemia się rozprzestrzeniła. No. Powiem tak, już jest 30 kilka milionów zaszczepionych, więc niczym stanie dobra, odbiegając od szczepionek i tego wszystkiego. Sądzę, że populacja Polski powinna się jednak stanowczo poprawić, bo to nie widzę sensu. Po prostu, żebyśmy to wnęli. Po prostu, jeżeli będziemy dbali o środowisko, będziemy więcej kulturalni, to być może to, co będzie w przyszłości w naszym kraju, to nie będzie. Oczywiście nie będziemy już tacy kulturalni, nie będziemy akceptować pewnych rzeczy jak LGBT, bo 80% społeczeństwa, przepraszam, 90% społeczeństwa nie akceptuje lesbijek, gejów, transwestytów i tym podobne. No, także myślę, że nie będzie dobrze, aczkolwiek liczę na nadzieję, aczkolwiek numer dwa, nie liczyłbym na nadzieję, co z takimi ludźmi nie wiązałbym nadziei, co po prostu nie akceptują pewnych kultur, to co robi. Ja nie akceptuję też jestem człowiekiem innym, ale wiadomo co, wiadomo jacy ludzie są w społeczeństwie, jacy będą i jak to społeczeństwo po prostu, drodzy Państwo, będzie się rozwijać, bo też musimy patrzeć na rozwijanie tej po prostu wymowy naszego społeczeństwa, bo jeżeli co drugie słowo będzie na K, no to przepraszam, gdzie jestem. Ostatnio też za często mi się używa, ostatnio zacząłem używać wulgaryzmów i troszeczkę zacząłem przystopować, bo uznałem, że nie będę kulturalny tak jak po prostu chciałem być. No, także świat się musi zmienić. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i jeżeli chcecie w podobnym typie coś z tego filmu, to po prostu zapraszam. Tutaj na dole jest tak sam czerwony przycisk, który widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole. I no co? Muszę Wam powiedzieć, że już niebawem za 15, 17, 18 dni odpali się oczywiście mój projekt na YouTubie, gdzie w Szklarskiej Porębie, tak, będę nagrywał w Szklarskiej Porębie, oczywiście będą to króciutkie filmiki, ale zawsze coś dla Was nagram, bo będę kontynuował ten nowy projekt. Ogólnie będę do 21 sierpnia w Szklarskiej Porębie, także to będzie bardzo fajne przyjęcie. Dobra, żegnam się z Państwem i widzimy się już jutro w godzinach wieczornych. Do zobaczenia Państwu.